Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku programu DNA cywilizacji albo Dna cywilizacji, jak również można czytać. Dzisiaj będziemy kontynuować wątek, będziemy trochę bardziej się zoomować na pewne kwestie związane z funkcjonowaniem naszego DNA ekonomicznego, czyli chcielibyśmy w tej serii wykładów przedstawić źródła obecnej patologii. No i w poprzednim programie mówiłem o, właściwie wspominałem tylko o amortyzacji, która znajduje się w formule. Przypomnę może na wykresie. Amortyzacja znajduje się w formule liczenia PKB, czyli produktu krajowego brutto. I ta amortyzacja związana z majątkiem narodowym, majątkiem nie tylko naszego kraju, ale majątkiem wszystkich przedsiębiorców, którzy płacą raty amortyzacyjne, czy wliczają raty amortyzacyjne w koszty własnego działania. Natomiast te pieniądze stają się składnikiem cen, ale nie są składnikiem dochodów. W związku z tym tak naprawdę amortyzacja jest właśnie jednym z podstawowych czynników tworzenia się luki popytowej, czyli braku pieniędzy, wystarczającej ilości pieniędzy na rynku, aby można było kupić towary. I teraz zastanawiałem się, jak tutaj wytłumaczyć, tutaj w czym rzecz, jaka jest przyczyna właściwie wprowadzenia amortyzacji do biznesu, kto na tym korzysta. I posłużę się tutaj takim wykresem, który na pierwszy rzut oka może się wydawać skomplikowany, ale myślę, że powoli zastanowimy się, co to oznacza. Na osi X to jest oś czasu, oś lat. Kolorem żółtym oznaczony jest okres inwestycji. Powiedzmy, że budujemy jakąś fabryczkę czekolady i budowa tej fabryczki zaplanowana jest na 2 lata. A następnie fabryczka będzie produkować cukierki. No i oczywiście tutaj na czerwono, ostro pnie się w górę, to jest wykres kosztów, jakie ponosi inwestor w okresie inwestycji. No a wtedy rzeczywiście należy wyłożyć dużo pieniędzy, żeby tę fabrykę zbudować. Trwa to 2 lata w tym wypadku. No i po 2 latach już inwestor trochę oddycha. Jego koszty będą polegały teraz głównie na zakupie składników do produkcji tych cukierków. To już nieporównanie niższe będą to wydatki. Oczywiście krzywa dalej się wznosi, bo te koszty będą jakieś tam stałe przy założonej stałej produkcji tego zakładu. No i po dwóch latach tych wydatków rusza produkcja, która tutaj jest czarną kreską oznaczona. Wraz z produkcją zakładamy, że dział handlowy tej firmy świetnie działa i że wszystko, co produkujemy, to jest sprzedawane. Fabryka ma określoną wydajność. Jest to oczywiście jakiś idealna sytuacja. W każdym razie, no cóż widzimy? Widzimy, że przychody oczywiście, przychody są większe znacznie niż koszty, bo bardziej stromo jest nachylony ten wykres. W pewnym momencie dziejowym, tutaj jest to około 6 lat od rozpoczęcia w ogóle tego całego cyklu inwestycyjnego, po 6 latach mniej więcej ten czarny wykres, czyli wykres przychodów z tytułu sprzedaży cukierków, przetnie się z wykresem
narastająco ponoszonych kosztów, czy poniesionych w tym okresie, które obrazuje czerwona linia. No i można powiedzieć, że dopiero w tym momencie można będzie przedsiębiorca, który inwestor, właściciel tej fabryki, będzie mógł dopiero po tym okresie liczyć na zyski. Taki jest realny przebieg wypadków, czy realny, można powiedzieć, cykl produkcyjny. I teraz oczywiście to w jakichś dawnych czasach tak to rzeczywiście wyglądało. Inwestorzy musieli mieć w kieszeni pieniądze, żeby mieć z czego zainwestować. Zyski pojawiały się dopiero wtedy, kiedy cała inwestycja i wszystkie wydatki poniesione na tę fabryczkę, a następnie na składniki do tej produkcji, no aż po prostu przychody przekroczą te poniesione wydatki i wtedy przedsiębiorca no, już mógł liczyć na jakiś spory rosnący, czy tam właściwie nawet stały, ale w każdym razie regularny dochód. No, jednak sytuacja zmieniła się. Zmieniła się. Zaraz pokażę. Przedsiębiorcy przede wszystkim no, nie chcieli czekać aż 6 lat do momentu, kiedy będą mogli sobie pobierać dywidendy, prawda? Tutaj właściwie przez cały czas, przez ten okres 6 lat, można powiedzieć, ta czerwona kreska pionowa określa stale stratę, jako oczywiście ona jest malejąca, ta strata aż tutaj wreszcie będzie zerowa, ale w każdym razie to jest strata, jaką inwestor ponosi przez 6 lat, aby móc dopiero po 6 latach skonsumować zyski. Więc wiadomo, że wśród przedsiębiorców były jakieś naciski, żeby to przyspieszyć, to uzyskiwanie tych zysków. No i tutaj rzeczywiście udało się zrobić pewną sztuczkę księgową. Teraz parcie było bardzo wielkie, żeby przenieść te realnie ponoszone wydatki na inwestycje, żeby przenieść je na jakiś późniejszy okres. No i tutaj banki pojawiły się i zaproponowały, że właściwie przez ten pierwszy okres inwestycji to inwestor w ogóle nie musi mieć żadnych pieniędzy, bo banki dostarczą to w postaci kredytu i jeszcze w dodatku pozwolą inwestorowi jakiś czas, powiedzmy z rok, produkować, a dopiero po roku spłacać zaciągnięty kredyt wraz z odsetkami. No, także banki zaproponowały właśnie przesunięcie tych całych realnych kosztów, realnie ponoszonych kosztów. Oczywiście to jest przesunięcie wyłącznie księgowe w przyszłość. I no, cóż się stało? Okazuje się, że już od razu od drugiego roku, czy właściwie od zakończenia okresu inwestycji i rozpoczęcia produkcji, już można notować zysk, prawda? Z początku niewielki, ale już po jakimś czasie, tutaj po okresie karencji, zaczynamy spłacać zaciągnięty kredyt i on w równych ratach, zakładam, że to jest spłata w równych ratach. Także już zysk uzyskujemy po 2 latach, a nie po 6, gdybyśmy chcieli go dzielić zgodnie z faktycznie ponoszonymi kosztami. No, to jest schemat, w którym właśnie niezbędny jest jeszcze jeden podmiot, mianowicie instytucja kredytowa, która dostarczy środków na tę inwestycję. Instytucja kredytowa, czyli bank. O, tutaj jeszcze może na wykresie pokażę. Tutaj właśnie przesunęliśmy te koszty fikcyjnie drogą księgową, bo w księgowości obecnej nie można pokrywać wszystkich realnie poniesionych kosztów inwestycji, tylko trzeba po prostu wyłącznie w koszty można, że tak powiem, zaliczyć amortyzację ustalaną arbitralnie, wiesz, w jakichś środowiskach bankowo-księgowych. No i zysk właśnie
tutaj, który powinien być realnie dopiero po 6 latach, dywidenda powinna być zielona. Tutaj jest zielona w zasadzie natychmiast. Już po pierwszym roku przedsiębiorca uzyskuje dywidendę. Więc jest to wynik pewnej sztuczki księgowej, bo cały ten proces przeniesienia tej czerwonej linii na prawą stronę to jest proces pewnego zwyczaju księgowego, który się wykształcił w zasadzie na całym świecie. Wszyscy to w podobny sposób liczą. No i, dzięki temu właściwie następuje sztuczne przyspieszenie wypłaty zysków wszystkim przedsiębiorcom na całym świecie. Czyli oni dzielą się tą dywidendą i ta dywidenda trafia na rynek znacznie szybciej niż powinna była trafić. Gdyby ten proces nie podlegał właśnie tym księgowym przekształceniom, to pieniądze z dywidendy powinny się pojawić na rynku dopiero po 6 latach. Tymczasem pojawiają się znacznie szybciej. Można powiedzieć, że to jest to pierwsze zniekształcenie rzeczywistości przez właśnie sposoby księgowania tej rzeczywistości, które odbiegają od realnego procesu, sprzyjały zarówno przedsiębiorcom, którzy szybciej uzyskiwali dywidendę, sprzyjały również bankom, ponieważ no, banki dzięki takiemu schematowi mogły wpompowywać pieniądz bankowy do systemu. Ten system miał jeszcze właściwie do końca XIX wieku, a właściwie nawet do lat 70. praktycznie XX wieku, miał różnego rodzaju ograniczenia. To znaczy ograniczenia były po stronie wielkości tego kredytu. Banki na świecie posiadały rezerwy, częściowe wprawdzie rezerwy, ale w złocie one były, czyli w jakimś fizycznym towarze. No i tych pieniędzy na inwestycje nie można było tak mnożyć w dowolnych ilościach. Także po prostu ta propozycja banków w stosunku do biznesu, aby dostarczać na rynek środki inwestycyjne, ta presja oczywiście była duża, ale była gdzieś ograniczana możliwościami, ponieważ obowiązywały jakieś rezerwy, które były zakotwiczone w złocie. Od roku 1971 anegdota mówi, że w tym czasie prezydent Nixon oglądał Bonanzę, kiedy się dowiedział, że Francuzi zażyczyli sobie zwrotu różnicy w handlu zagranicznym, bilansowej, która była korzystna na rzecz Francuzów, a obowiązujące traktaty mówiły, że można było, że jest po prostu w wymianie międzynarodowej obowiązuje parytet złota. Więc Francuzi po raz pierwszy zresztą od czasów zakończenia wojny, a właściwie od czasów nawet w traktatów Bretton Woods, które ustaliły właśnie ten porządek ekonomiczny powojenny, więc praktycznie nikt z tego nie korzystał, z tego parytetu złota. A Francuzi w 1971 roku, jak wieść niesie, zażądali właśnie tej różnicy w bilansie handlowym na ich korzyść, żeby Amerykanie oddali im w złocie. I tak się zdenerwował prezydent Nixon, że natychmiast podpisał właśnie jednostronnie, unilateralnie, jak to się mówi w polityce, podpisał dokument znoszący parytet złota w wymianie międzynarodowej. Także od tego czasu, od 1971 roku, te strumienie pieniądza inwestycyjnego w zasadzie nie są niczym ograniczane, poza wolą nowych przedsiębiorców i pewną ich zdolnością kredytową, czyli ocenianą przez środowiska bankowe zdolnością spłacenia tych kredytów, bo chyba po to
banki udzielają ich, żeby nie tylko dostać z powrotem te pieniądze, ale zwłaszcza, aby dostawać regularnie odsetki. Więc po prostu właściwie nie było już żadnych ograniczeń ze strony sektora bankowego, aby te wydatki inwestycyjne były jak największe. I teraz chciałbym przedstawić, jak to zaczęło wyglądać na przykładzie takich przekrojów przez lata. Tutaj jest, proszę bardzo, tutaj jest narodowy dług Kanady od roku 1940 do lat tam właściwie 2000. Tutaj już ta przerywana linia to są lata 2000. Proszę zobaczyć, że właściwie do tego roku 70, w 71 Nixon zlikwidował parytet złota, czyli od tego czasu kreacja pieniądza stała się kreacją, jak to się mówi, ex nihilo. Oczywiście w dalszym ciągu w bankach istnieją tak zwane rezerwy, które są utrzymywane w banku centralnym, ale te rezerwy są również wirtualne. One nie są w żaden sposób zakotwiczone w złocie ani w jakimkolwiek dobru materialnym. Także cała kreacja systemu bankowego, jeśli traktować system bankowy jako jeden system, jest po prostu kreacją w 100% od tego czasu ex nihilo, czyli kreacja z niczego. To jest kreacja metodą księgową. I proszę zobaczyć, do 1972 no pewna bezwładność tego procesu też istnieje, czyli tutaj właśnie to, tutaj była ta bonanza sławna. No i tu się już zaczyna od lat 70., mniej więcej od połowy, gwałtowny, wykładniczy wzrost zadłużenia Kanady. Tutaj właściwie tak się oddzielone jest. Oddzielone są jeszcze te dwa okresy. Ten pierwszy okres do roku tam 70 któregoś oddzielony jest od tego drugiego okresu takim opisem, że w tym pierwszym okresie kredytowodawcą był Bank Kanady, czyli Bank Centralny Kanady. Natomiast w tym późniejszym okresie kredytu zaczęły udzielać prywatne banki. I teraz no, to pewnego rodzaju cezura również wynikająca z tego, kto tego kredytu zaczął udzielać. Ja chciałem powiedzieć tak, że u nas w Polsce ta cezura jest w innym okresie i zaraz przytoczę tutaj pasus. Specjalnie wyskanowałem dzisiaj na potrzeby tego programu z mojej konstytucji, zeskanowałem akapit artykuł 220. Interesuje nas punkt drugi tego artykułu z naszej konstytucji, która no, uchwalona została 12 chyba lat temu, coś koło tego, prawda? Czyli tutaj jest ta cezura. Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w Centralnym Banku Państwa. Czyli innymi słowy, państwo, czyli ustawa budżetowa, czyli budżet, czyli państwo nie jest w stanie zaciągać zobowiązań w Centralnym Banku Państwa. To jest ten sławetny rozdział państwa od rządu, prawda? No ale jak widzimy tutaj z tego wykresu, bo w Kanadzie to weszło kilkadziesiąt lat wcześniej, ten taki rozdział się zrobił, właśnie wcześniej pożyczał Bank Centralny Kanady państwu. Ten zakaz w Kanadzie właśnie to jest połowa lat, połowa lat 70., kiedy to nagle cały system bankowy odciął się od kotwicy złota, tak można powiedzieć, że po prostu zaczął mu skreować dowolne ilości pieniądza.
No i jednocześnie w wielu państwach, a praktycznie no w większości, czy w większości państw na świecie, pojawiły się zakazy takie jak w polskiej konstytucji, że państwo nie może już pożyczać od swojego banku centralnego, od którego pożyczało wcześniej, widać z jakim skutkiem, czyli po prostu zadłużenie państwa wcale nie rosło, było, utrzymywało się na w ogóle znikomym, minimalnym poziomie, ponieważ państwo pożyczało od siebie samego pieniądze, więc nie musiało płacić odsetek, a nawet jeśli płaciło, to płaciło sobie samemu. Także były to pożyczki bezodsetkowe. Od tego czasu właśnie zakazy pożyczania przez państwo pieniędzy w państwowym banku centralnym doprowadziły do tego, że państwo musiało zacząć pożyczać pieniądze w bankach prywatnych. I proszę zobaczyć, jak gigantycznie rośnie zadłużenie państw. Oczywiście ja pokazywałem w zeszłym programie, jak bardzo, a jeszcze bardziej niż to, niż zadłużenie państw, rośnie zadłużenie obywateli, zadłużenie firm i w dodatku to zadłużenia indywidualne i firm są dużo bardziej oprocentowane, czyli dużo bardziej atrakcyjne są to długi z punktu widzenia banków, które ich udzielają. No ale ta zbieżność nie jest przypadkowa, że to właśnie w tym momencie zaczęto zabraniać pożyczania pieniędzy w banku państwowym, no ponieważ banki prywatne uzyskały możliwość praktycznie dowolnej kreacji kredytów. Polska, jak pamiętamy, w latach 70. też się zaczęła zadłużać i to właśnie w tamtym czasie właśnie były te pożyczki, które zaciągał Gierek i które no, z punktu widzenia dzisiejszych długów wydają się śmiesznie niskie, ale no właśnie to były pożyczki zaciągane również w prywatnych bankach, a nie w państwowych bankach, mimo że prawdopodobnie państwowe banki nie miały zakazu pożyczania pieniędzy zagranicznym bankom czy tam rządom. No, ale Polacy jednak w klubach paryskich i w innych tam prywatne banki tworzą te kluby. Także Polacy zadłużyli się też w prywatnych bankach i to też właśnie w tym okresie zaczęło się no, zadłużanie świata, tak można by powiedzieć, zadłużanie świata. To jest przykład Kanady. Tutaj dam drugi przykład, niemieckie zadłużenie. Tu jest z kolei od roku 1960, tu jest rok 70, tak? 2090, 80, 70. Tu jest lata 70, prawda? Czyli tu mniej więcej w tym miejscu podpisywał Nixon, oglądał tę swoją bonanzę. Jak widzimy, w Niemczech też praktycznie długi nie istniały w tym okresie powojennym. No to symboliczne wręcz sumy jak na kraj, zaczęły dopiero rosnąć wtedy, kiedy banki uwolniono od ciężaru złota. No i po prostu i tutaj to już ten wzrost jest, jak to się mówi, wykładniczy, ponieważ taki kształt krzywej, taki, która się pnie coraz bardziej stromo, to się nazywa właśnie kształt wykładniczy. To jest kształt niezrównoważenia, tak można powiedzieć. To jest krzywa, która obrazuje niezrównoważenie, czyli proces, sprzężenie dodatnie jakiegoś negatywnego procesu, w tym wypadku procesu zadłużenia. Polega na tym, że to zadłużenie systemowo rośnie tylko coraz bardziej, właśnie odzwierciedlając krzywą wykładniczą. No ale to nie tylko Niemiec dotyczy. Tutaj mam też wykres obrazujący 10 najbogatszych krajów świata, znaczy tak, to jest też zadłużenie w różnych sektorach. Tutaj są wymienione te sektory. Nie ma się co rozdrabniać. Widać w każdym razie, że wszystkie te krzywe rosną w podobny sposób, czyli rosną wykładniczo.
tu jest z kolei jeszcze, mam ciekawy jeden wyraz, globalnego zadłużenia w stosunku do globalnej produkcji. Tutaj ten dolny wykres przedstawia produkcję światową. To jest ostatnie 30 lat, czyli to już praktycznie wszystko się dzieje po podpisaniu przez Nixona tego rozłączenia waluty od złota. Natomiast ten czerwony wykres obrazuje wzrost zadłużenia. Także widać z tego, jak nieproporcjonalne w stosunku do wzrostu produkcji jest wzrost zadłużenia, czyli po prostu kreacja pieniądza przez system bankowy, który od roku 1971, tak można powiedzieć, uzyskał specjalną prerogatywę, dzięki której mógł tworzyć pieniądz ex nihilo. No i tak, no to jest sytuacja, jaką mamy na dzisiaj, prawda? Ta sytuacja, jak już wcześniej mówiliśmy, doprowadza do coraz większych napięć. Tu jeszcze mam na końcu majątek, jeszcze jeden wykres Państwu pokażę. Ten czerwony wykres ilustruje rzeczywiste dane wzrostu majątku światowego, majątku banków amerykańskich. Też jak widać, pnie się to według krzywej wykładniczej. Gdyby ten proces miał być zrównoważony, czyli taki po prostu, który dąży do jakiejś autoregulacji, to ta krzywa powinna mieć taki kształt. Czyli po prostu powinna coraz bardziej, można powiedzieć, asymptotycznie zbliżać się do poziomu. Tymczasem ona asymptotycznie zbliża się coraz bardziej do pionu. No te piony widzimy. No w ostatnim tygodniu olbrzymie tłumy w Argentynie protestują, w Grecji zamieszki. Także niepokoje związane z tą sytuacją rosną. Jeszcze chciałbym wyjaśnić, no tak, właśnie zajmowaliśmy się, jak mówiłem, o tej amortyzacji, po co ona powstała. No ona powstała po to, żeby przedsiębiorcy mogli przyspieszyć uzyskiwanie zysków. Ale jeśli dostawali przez właściwie ostatnie, bo to ten zwyczaj księgowania amortyzacji, a nie prawdziwych kosztów, no utrzymuje się już od wielu, wielu lat, praktycznie we wszystkich takich krajach, jak to się mówi, cywilizowanych. Więc no, te wcześniejsze niż powinni dostawać zyski spowodowały jakąś akumulację, ogromną akumulację wcześniej uzyskiwanych dochodów niż powinni uzyskiwać przedsiębiorcy. Natomiast kto płaci za to? Kto płaci za to oszustwo, można powiedzieć, jeśli tak można, czy to zafałszowanie rzeczywistości przez system księgowy. Więc skoro banki mają taką możliwość tworzenia pieniędzy inwestycyjnych, praktycznie dowolnej ilości tych pieniędzy inwestycyjnych, ponieważ tworzą, nie musząc mieć podstaw tego tworzenia w złocie, w związku z tym tworzą tego pieniądza, no można powiedzieć, w nadmiarze. To znaczy cała inflacja, którą obserwujemy na rynku, wprawdzie ona jest utrzymywana w jakichś granicach właśnie też przez to środowisko bankowe. Cała inflacja jest wynikiem przede wszystkim napełnienia przez system bankowy luki popytowej, czyli tej czerwonej części, o której mówiłem w zeszłej audycji, w Polsce 37%. Więc dopóki ta luka popytowa nie napełni się pieniądzem wstrzykiwanym przez system bankowy w takiej czy innej postaci, no ale wiadomo, że w postaci czyjegoś długu, bo to niebieskie to zarabiamy, a to czerwone to się zadłużamy, prawda?
Więc bank wypełnia tę lukę, wstrzykując pieniądze inflacyjne, inwestycyjne, i dopóki ta luka się nie zapełni do 37%, a to jest olbrzymia kwota, 37% PKB, to praktycznie nie ma inflacji. Produkcja się odtwarza, nie ma inflacji. Ale inflacja jest. Faktycznie występuje ona kilkuprocentowa, ale jest. Także system bankowy nie dość, że wstrzykuje tę kwotę, to wstrzykuje jeszcze trochę więcej pieniędzy, które powodują inflację. Gdyby nie wstrzykiwały tych pieniędzy, no to oczywiście nie byłoby inflacji, tylko prawdopodobnie byłaby deflacja, bo przedsiębiorcy musieliby obniżać ceny, ponosząc oczywiście straty, żeby tylko móc sprzedać to, co produkują. Także system bankowy, pompując te pieniądze inwestycyjne, pieniądze dłużne w postaci długu narodowego, indywidualnego, długu firm, tak naprawdę rozwadniają system pieniądzem i praktycznie obywatele, którzy płacą te ceny, które obejmują nie tylko dochody wszystkich ludzi, ale również obejmują te właśnie wpompowane pieniądze dłużne, to obywatele płacą za powstanie tego majątku, który powstaje. Tej fabryczki, o której mówiliśmy, której cykl produkcyjny trwał 2 lata i w czasie tych 2 lat były wypłacane pieniądze wszystkim osobom, które pracowały przy budowie tej fabryczki. I z kolei te osoby kupowały produkty i dzięki temu cykl, można powiedzieć, produkcyjny się zapełniał. Na kredyt, ale zapełniał się. Także to ci obywatele tak naprawdę, czyli my wszyscy zapłaciliśmy już raz za postawienie tej fabryczki, ponieważ bank to tylko te pieniądze wygenerował księgowo, prawda? Natomiast myśmy te pieniądze zagospodarowali, czyli zapłaciliśmy tak naprawdę jako społeczeństwo wszystkie koszty w momencie, kiedy fabryczka już stanęła. No, natomiast od tego czasu już system bankowy żąda, aby płacić mu te koszty uwzględniające amortyzację, prawda? I to praktycznie, jak już takiego przedsiębiorca złapią swoje kleszcze, czyli udzielą mu kredytu rozłożonego na czasem wiele dziesiątków lat, jeśli to są jakieś inwestycje w budynki, no to na kilkadziesiąt lat jest ta amortyzacja rozkładana, a po tych kilkudziesięciu latach albo jeszcze przed ich upływem fabryka i tak się będzie modernizować, więc przedsiębiorca praktycznie tych kredytów nigdy nie spłaca, bo zaciąga nowe, jak po prostu na kolejne inwestycje, żeby nie wypaść z gry rynkowej. I tak to w zasadzie w tej pułapce, jeśli się znajdzie, to już praktycznie wiele firm w ten sposób funkcjonuje. No, opierając się tylko się na pewnym przywileju, czyli dostępie do kredytu. Ja pamiętam, miałem kiedyś znajomego, który opowiadał mi, jak udało mu się rozstać ze wspólnikiem, który podobnie jak on zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa sytuacji, w jakiej oni się jako przedsiębiorcy znaleźli, dwaj wspólnicy. No i to posiadający firmę świetnie prosperującą, przynajmniej zewnętrznym okiem, jak się patrzyło na to, świetnie prosperującą, codziennie tam kilkanaście tirów lądowało w tej firmie, ładując i wyładowując towary. Także ruch był dobry, ale jak mi powiedział ten znajomy, który już odsprzedał swoje udziały, ich dług stale rósł. Także praktycznie w każdej chwili bank, który mógł zablokować kolejny kredyt, kończył firmę w jednej chwili. Także jest to dobra wola banku, że one w dalszym ciągu otwierają linie kredytowe, mimo że przedsiębiorcy są zadłużeni jeszcze poprzednimi kredytami, a mimo to dostają linie kredytowe na nowe kredyty. Także praktycznie już ten mechanizm właśnie
który został wprowadzony dzięki amortyzacji, on praktycznie już w dobrze ukształtowanych przedsiębiorstwach działa jako schemat. Taki, że praktycznie wszystkie inwestycje tworzy się z kredytu bankowego, nowego kredytu bankowego, no a w koszty wlicza się określony procent, który jest arbitralnie ustalany w każdym państwie, jak długie są okresy amortyzacji jakich towarów, plus oczywiście odsetki bankowe, no bo z tego żyją banki i właściwie po to wszystko jest robione. No dobrze, to w takim razie porozmawialiśmy sobie chwilę na temat sytuacji, troszkę zbliżyliśmy się do problemu amortyzacji, problemu właśnie tej luki popytowej, ale od strony systemu księgowego. To teraz chciałbym przejść może do tej pozytywnej części, bo tak myślę, że ta nasza audycja to powinna z jednej strony zawierać, tak żeby nie za bardzo obciążać umysł słuchaczy, z jednej strony zawierać pewne diagnozy obecnego systemu, z drugiej zaś no, jakieś wizje tego nowego ładu. Nowy ład bierze się stąd, że no, po pierwsze te inwestycje bankowe oczywiście są bardzo korzystne dla całego środowiska bankowego, finansowego. Ten biznes w niektórych krajach stanowi bardzo dużą część, bardzo, bardzo duży sektor, można powiedzieć, który odpowiada za dużą część dochodu narodowego, zwłaszcza w krajach o dużych tradycjach, takich jak Wielka Brytania, czy Stany Zjednoczone, czy Holandia. Tam ten sektor finansowy jest bardzo dobrze rozwinięty. No ale z drugiej strony te wielkie inwestycje doprowadziły do tego, że właściwie żadna fabryka w dzisiejszych czasach albo mało która pracuje na 100% obrotów, czyli są rezerwy mocy w niektórych firmach ogromne. No, przypatrzmy się sytuacji w Polsce. Jest wiele chociażby fabryk samochodów, które posiadają załogę znającą świetnie metody produkcji samochodów. Można by te samochody produkować w dużych ilościach, no ale fabrykę się zamyka i po prostu cały ten potencjał produkcyjny już gotowy do zastosowania, no nie znajduje zastosowania. I także z jednej strony właśnie to było przez wiele lat korzystne dla systemu bankowego, ale no te inwestycje, te nadinwestycje w wielu obszarach doprowadziły do bardzo gwałtownego rozwoju no, sił wytwórczych, prawda, czyli przemysłu. I to pociągnęło za sobą no, takie zjawiska, które myślę, że system bankowy już tego może nie przewidział. Przede wszystkim no, uwolniono telekomunikację od tego centralistycznego systemu rozdziału, jaki był dawniej, no, czego dowodem jest chociażby ta transmisja telewizyjna robiona na żywo u mnie z domu przy pomocy małego komputerka. Także tutaj pojawia się coraz bardziej nowoczesny przemysł i coraz bardziej rosnąca, można powiedzieć, rzesza ludzi, którzy nie mają co robić, ponieważ ten przemysł stał się tak nowoczesny, że jest w stanie wykluczać coraz większą grupę ludzi z produkcji. No, chyba w XIX czy XVIII wieku to w Anglii funkcjonowały takie metody, że niszczono warsztaty, licząc na to, że dzięki temu utrzymają ci pracownicy, jeśli zniszczą jakieś automatyczne tam warsztaty tkackie, no to zachowają swoją pracę na dłużej. No ale praktycznie teraz tego rodzaju rozważania to może mieć każdy człowiek,
Bo jak się ktoś zastanowi nad swoją własną pracą, tak kreatywnie, no to da się pomyśleć o tym, że ta praca też może zostać wyeliminowana w przyszłości. Są całe sektory administracji, które powinny być skutecznie eliminowane przez zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych. No przede wszystkim coraz więcej osób zastanawia się nad tym, czy przypadkiem nie jest tak, że obecny system to jest system sztucznego utrzymywania milionów etatów, po to tylko, żeby właśnie ludzi zatrudniać i żeby oni mogli uzyskiwać jakieś dochody, ale właściwie nikt nie robi żadnych jakichś takich systemowych rozważań związanych z dynamicznością tego procesu, jakim jest zastępowanie pracy ludzi przez maszyny. A ten proces postępuje naprawdę dynamicznie. Jeśli widzimy na przykład takie kraje jak Grecja, w której jest 1/3, a w niektórych miejscach połowa ludzi pozostaje bez pracy, no właściwie w wielu rejonach Polski też ponad 20% ludzi jest bez pracy, no to można się zastanowić nad tym, że no ci ludzie pewnie są niepotrzebni, bo wszyscy jemy, prawda? Czyli wystarczająco dużo produkujemy takich podstawowych rzeczy jak ubrania czy jedzenie. No i jest taka rzesza ludzi gotowych do pracy, wykształconych, a nie pracujemy. Także ja myślę, że powinniśmy się, widząc tę patologię systemu bankowego, która praktycznie ta patologia nie ma końca innego niż jakaś, jeśli oczywiście system bankowy nie zrezygnuje z tej prerogatywy, którą obecnie ma, mówię o prywatnym systemie bankowym, no to napięcia będą rosły, aż wybuchną. Widzimy, co się teraz dzieje w Izraelu i Palestynie, i praktycznie tam też problemy dotyczą ekonomii. Cały ten rejon też cierpi na wielką nierówność, niesprawiedliwość społeczną. Także te problemy będą rosnąć. No i teraz myślę, że pora, aby zastanawiać się, jaki stworzyć model nowy, który by po pierwsze powodował jakby uśmiech nasz, a nie zasmucenie w momencie, kiedy jakaś nowoczesna maszyna zastąpi połowę pracowników w jakiejś firmie. Bo z punktu widzenia społecznego, jeśli coś takiego się dzieje, że jakiś wynalazca, powiedzmy, wynajduje jakiś wynalazek, który niezwykle usprawnia system produkcyjny, no to cała społeczność, która korzysta z dobrodziejstw tego, jeśli oczywiście to dobrodziejstwo byłoby proporcjonalnie na wszystkich rozdzielane, powinna cieszyć wszystkich. Powinno cieszyć wszystkich to na przykład, że w wyniku automatyzacji już praktycznie można by zlikwidować system księgowy i wyeliminować, no z Polski myślę, że kilka milionów etatów można by zaoszczędzić. Czyli zamiast na przykład kierować strumienie ludzi codziennie samochodami do jakichś urzędów skarbowych czy do jakichś biur rachunkowych, można by tym ludziom pozwolić robić cokolwiek, grać na pianinie, wychowywać dzieci, nie wiem, prowadzić jakieś kluby, czy nie wiem. W każdym razie każdy na pewno ten czas w jakiś sensowny sposób potrafiłby zagospodarować, czego przykładem są takie kraje jak Niemcy, które mają więcej pieniędzy i które właśnie ludziom myślę, że sprawiedliwiej rozdzielają ten dochód narodowy niż to się odbywa w naszym kraju. Także ta automatyzacja produkcji i eliminacja ludzi z procesu produkcyjnego
no musimy sobie uświadomić, że jest to proces nieuchronny i że jeśli będziemy ten proces wspierać naszą kreatywnością, naszą rosnącą produktywnością, no to możemy się spodziewać tego, że w przyszłości jakaś malejąca grupa ludzi będzie zajmować się produkcją dóbr materialnych. No być może cała pozostała sfera kultury będzie mniej skomercjalizowana niż obecnie. Właściwie po co komercjalizować sztukę, jeśli ludzie mają podstawowe dobra i jedzenie, opał, mieszkanie i środki komunikacji. To w zasadzie pozostałe dobra to mogłyby być dobra nieskomercjalizowane w taki sposób, jak dzisiaj są skomercjalizowane. No i moglibyśmy wreszcie przestać się bać bezrobocia, bo ja piszę o tym w wielu artykułach, że problemy współczesnego świata obecne to jest to, że bezrobocie jest tak, można powiedzieć, pejoratywnie postrzegane, tak negatywne konotacje wywołuje termin bezrobocie, a z punktu widzenia społecznego, no coraz i z punktu widzenia rozwoju technologii, to bezrobocie jest jak najbardziej oczekiwanym zjawiskiem i powinniśmy się cieszyć. Jeśli w jakimś kraju nowoczesnym bezrobocie rośnie, to znaczy, że mniej ludzi musi pracować i wreszcie zaczynamy urzeczywistniać jakieś ideały społeczne wynikające z tego, że nauczyliśmy się dzielić produkcję, nauczyliśmy się konstruować roboty, które zastępują właśnie ten codzienny trud milionów ludzi. No i myślę, że ten materiał, który dzisiaj Państwu pokazałem o tej amortyzacji i zafałszowaniu rzeczywistości, która powoduje to, że zyski są coraz bardziej, znaczy zyski są wypłacane przedwcześnie wszystkim przedsiębiorcom, to jest pewien tytuł, jaki czy tego rodzaju wiedza, jaką się ma, to jest jednocześnie tytułem do tego, żeby domagać się tej dywidendy, o której mówiłem. Dywidendy, czyli dochodu podstawowego dla wszystkich ludzi, która po pierwsze uwolniłaby nas od lęku przed brakiem pracy. Być może zmieniłaby całkowicie konotację pracy i bezrobocia, bo z jednej strony tak się boimy bezrobocia, ale z drugiej strony ja twierdzę, że ludzie, praktycznie nie ma ludzi, którzy nie pracują w taki czy inny sposób. Każdy człowiek to jest naturalny wyraz ludzkiej ekspresji, żeby po prostu coś robić, prawda? No, jest dużo form wyrazu, zwykle te formy wyrazu są bardzo zniekształcone lękami, jeśli ludzie muszą ostro walczyć o to, żeby zarobić na przetrwanie, ale gdyby te lęki w wyniku właśnie dywidendy, która należy nam się wszystkim z tytułu chociażby księgowych machinacji trwających wiele dziesiątków lat, więc ta dywidenda dałaby nam wreszcie możliwość jakiegoś racjonalnego likwidowania koniecznej pracy. I teraz tych sektorów, o których może powiemy w kolejnych odcinkach, tych sektorów, które nadawałyby się właśnie tak, gdyby ktoś zarządzał racjonalnym okiem, bez lęku, bez obawy, że jakieś wyeliminuje, powiedzmy, rzesze ludzi, czyli stworzy bezrobocie. Gdyby takiej groźby nie było i takich lęków, to myślę, że już teraz wiele sektorów można by skutecznie skasować. No, na pierwszy ogień moim zdaniem powinny pójść urzędy skarbowe i powinniśmy zautomatyzować system podatkowy. Oczywiście ta automatyzacja systemu podatkowego wiązałaby się też zapewne z jego olbrzymim uproszczeniem. Ja jestem zwolennikiem w ogóle zlikwidowania podatku VAT, ponieważ podatek VAT jest jakiś sens, ponieważ dotyczy wyłącznie wartości dodanej. Natomiast ma pewną
wadę podstawową, jaką jest bardzo skomplikowany sposób jego liczenia. Żeby liczyć, obliczyć podatek VAT, to należy powoływać w każdym przedsiębiorstwie strukturę księgową, czyli kilka etatów. No i to już jest armia ludzi. Jeśli liczyć to, przeliczyć na cały kraj, to już jest armia ludzi. Gdyby zlikwidować podatek VAT i zastąpić go podatkiem obrotowym, można by ten proces całkowicie zautomatyzować, a jednocześnie uniemożliwiając jakiekolwiek manipulacje podatkowe, jakie obecnie są udziałem tych firm, które stać na bardzo dobrą i drogą obsługę prawną. Także gdyby wprowadzić jednolity, automatycznie ściągany podatek, który taką usługę mogłyby prowadzić tak bardzo dzisiaj rozmnożone instytucje bankowe, też praktycznie te procedury automatycznie mogłyby być od wszystkich przychodów danej firmy, no to naprawdę uwolnilibyśmy takim jednym ruchem miliony ludzi od pracy. Jeśli ona jest niepotrzebna, to jest głupia. To jest po prostu, ja nazywam to pracą ujemną. Każda praca ujemna powoduje zwykle konieczność obsługi jeszcze efektów tej pracy przez inne osoby, nie tylko przez tę pracującą. Ona też po prostu ma jakieś wymagania w stosunku do systemu. Także to jest po prostu cała lawina niepotrzebnych działań, które wynikają właśnie z jakiegoś systemu, który się ciągnie za nami od wieków średnich, a mamy wiek XXI i od kilkudziesięciu lat przełom na miarę przełomu gutenbergowskiego. Więc powinniśmy do tego się przygotowywać mentalnie, że po pierwsze bezrobocie jako kategoria jakaś pejoratywna powinna ustąpić pojęcia właśnie bezrobocia jako efektu dobrej organizacji pracy, bo w momencie, kiedy ludzie się lepiej organizują, to mniej osób jest potrzebna do tego, żeby wykonać jakieś zadanie. Więc jako zbiorowa społeczność, każdy kraj wysoce uprzemysłowiony powinien się szczycić tym, że ma wysokie bezrobocie. I że w związku z tym pozostała część społeczeństwa może się na różny sposób wyrażać w kulturze, tworząc spoistość tego społeczeństwa, a nie tak jak obecnie. Kultura w zasadzie została zawłaszczona przez biznes i zamiast tworzyć spoistość społeczną, ona właściwie uczestniczy również w wyścigu szczurów. Artyści również dali się zaprząc do tej szalonej karety. No cóż, ja myślę, że to tyle refleksji na dzisiaj. Może ten początek był trochę trudny, jeszcze spróbuję zreasumować to, co wszystko powiedziałem. Więc tu jest schemat taki uproszczony, ale myślę, że wyjaśniający, w czym rzecz. Schemat dawnych interesów, które dawnych inwestycji, które wymagały najpierw akumulacji kapitału przez przedsiębiorcę, no i później on musiał w okresie inwestycyjnym ten kapitał zakumulowany z własnej kieszeni wyłożyć. Następnie musiał jeszcze kilka lat czekać, aż pojawi się zysk z jego działalności gospodarczej. Dzięki sztuczkom księgowym, czyli przesunięcia tych realnych wydatków na zupełnie sztuczną właśnie oś, którą nazywa się amortyzacją, przedsiębiorcy, jak mówię, przedwcześnie mają wypłacaną dywidendę, a w związku z tym zagarnęli jakiś ogromny majątek. Tu w tym wypadku tej fabryczki to 4 lata wcześniej uzyskali dochody niż powinni, prawda? No to 4 lata, tak jakby teraz wszystkich przedsiębiorców, których mają zyski, nagle 4 lata do tyłu cofnąć. Jakieś ogromne sumy niewłaściwie zaksięgowanych zysków by z tego wynikały. Także to jest też nasz tytuł do tego, żeby domagać się
dywidendy od tak bardzo nowocześnie, przy tak potężnie inwestowanym przemyśle, potężnego majątku produkcyjnego. Także ta amortyzacja wraz z rozwojem, z postępem technologicznym będzie się nieuchronnie powiększać, zmniejszając część niebieską, czyli tego, co zmniejszając tę część, którą obecnie dostajemy w postaci dochodów i którą możemy przeznaczyć na konsumpcję. No to chyba tyle. To chyba tyle. Jeszcze może na koniec dodam, bo jeszcze mamy ze 4 minuty. Jeszcze może pokażę, a propos tego, jeszcze Państwu pokażę to, co tam jest na tym poprzednim wykresie, to jest ta górna linijka. To jest metoda liczenia dochodu narodowego od strony dochodowej. Natomiast no, tutaj jest pokazane właśnie, w jaki sposób wpompowywane są te pieniądze, których brakuje. Te pieniądze, które są, to jest to, co się tutaj nazywa konsumpcja. To jest ta zielona część, którą dostajemy w postaci dochodów i które przeznaczamy na konsumpcję. Następnie te pompowane przez system bankowy pieniądze, to są inwestycje, nowe inwestycje. Zauważmy, że tutaj osobą decydującą czy podmiotem decydującym o inwestycjach jest system bankowy. To mówiłem w poprzednim odcinku, że banki przejęły ta faktycznie władzę we wszystkich krajach, ponieważ to banki decydują, w co są inwestowane pieniądze. One zatwierdzają kredyty. Następnie wydatki rządu. No, myślę, że są to wydatki te dodatkowe, ponieważ no, część wydatków, ta, która pochodzi z podatków, to jest, idzie na, jest dystrybuowana w postaci wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej i to jest konsumpcja. Natomiast myślę, że wydatki rządu, które są wydatki niekonsumpcyjne, no to są na przykład takie wydatki jak na przykład zbrojenia, które są niesprzedane, tylko gdzieś tam po prostu w magazynach leży. No to rzeczywiście tego nie konsumujemy, to są wydatki rządu. Tak samo zadłużanie się rządu, to też jest właśnie to pompowanie tego dodatkowego pieniądza, które pochodzi nie ze ściągania podatków, tylko właśnie no, to jest te dodatkowo zaciągane kredyty przez państwo. Następnie, o czym nie mówiłem w poprzednim odcinku, jest jeszcze ważny element, eksport. Mianowicie obecnie ta luka popytowa stanowiąca ponad 1/3 produktu krajowego brutto, no, może być zapełniana też eksportem. I stąd na przykład tu najlepszym przykładem takiego patologii, która właśnie zahacza o ten problem, to są kraje bardzo wysoko uprzemysłowione i takie nastawione na produkcję. Takimi krajami są Niemcy obecnie, Chiny czy Korea. W każdym razie kraje, które mają duże nadwyżki eksportowe, ale i dzięki tym nadwyżkom właśnie można zapełniać też tę lukę popytową, bo właściwie jak mówimy o tej niebieskiej części, to są wszystkie przychody można powiedzieć krajowe. Natomiast jeśli uda się produkcję wyeksportować, no to jeszcze do tego niebieskiego placka dojdzie różnica bilansowa między eksportem i importem. No i właśnie to jest tutaj ten eksport, który może zapełnić lukę, to jest też problem wielu krajów właśnie takich, które mają bardzo silną bazę produkcyjną, jak Niemcy i Chiny. Ponieważ jeśli z jakichś powodów ten eksport się zmniejsza, no to bardzo wtedy uderza w te kraje, te producentów, ponieważ no, u nich się bardzo radykalnie ta luka wtedy rozwiera. No i rzeczywiście grozi to poważną recesją. Tak jest obecnie w Chinach i Chiny chyba też może teraz będą jakąś transformację robić, żeby bardziej zwiększyć popyt wewnętrzny, no ale to właśnie muszą w jakiś sposób ludziom dawać pieniądze. Nie mogą zaciskać pasa. Tak samo Niemcy, jeśli popyt
w wyniku kryzysu w wielu krajach, które importowały produkty niemieckie, jeśli ten popyt się zmniejszy, no to luka popytowa w Niemczech się zwiększy. I to jest po prostu pięta Achillesowa krajów, które są nastawione na zapełnianie luki popytowej własnym eksportem. Że jeśli ten eksport z jakichś powodów się zmniejsza, to ta luka bardzo dramatycznie się nagle ujawnia. No i wreszcie no, zapełniana jest też zapasami. Jak mówię, no, najczęściej to się robi zapasy amunicji, czy zapasy właśnie sektora militarnego, które w pewnym momencie, kiedy już te magazyny są pełne, nie ma gdzie tych zapasów składać, no to zwykle wywołuje się jakieś wojny, żeby opróżnić magazyny i żeby znowu lukę popytową można było poprzez sektor militarny zapełniać. No w każdym razie ona, ta luka popytowa jest zapełniana przez system bankowy, ale właśnie i poprzez eksport właśnie na drodze inwestycji, na drodze zadłużania rządu, na drodze właśnie wymuszania eksportu, to co było przyczyną i II wojny światowej, Drang nach Osten, czyli po prostu to czy Lebensraum, prawda, czyli ten, to faktycznie to chodziło o to, żeby rynki zbytu umożliwiały zapełnianie już wtedy bardzo wyraźnej luki popytowej, jaka istniała w Niemczech. No, obecnie ten system występuje we wszystkich krajach, czyli każdy kraj, na przykład eksportowy, który ma świetnie rozwiniętą produkcję, no z kolei jeśli inny kraj importuje więcej niż eksportuje, to ta luka mu się jeszcze powiększa. Czyli każdy eksporter działa destabilizująco na rynki, można powiedzieć, importerów, bo no, z taką niemiecką gospodarką jak niemiecka wiele gospodarek nie jest w stanie konkurować i po prostu wiele krajów ma te ujemne bilanse handlowe. No to ja na dzisiaj skończę. Może w przyszłym odcinku będzie już tak bardziej konkretnie zajmiemy się ekonomią lokalną. Dziękuję.